Witam wszystkich, z tej strony Sarge i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Unravel. Żeby udać się do następnego poziomu, to tutaj, gdzie ostatnio przechodziliśmy kolejne etapy, najwyraźniej trzeba przejść tędy, z tego co zauważyłem. I patrzcie, mamy kolejne pomieszczenie. I teraz tak, gdzie tutaj znajdziemy jakieś kolejne zdjęcia? No proszę, na upartego można by nawet coś tutaj zagrać w takim razie. No ale okej, my wchodzimy tutaj, bo widzę, że są kolejne zdjęcia. Rzeczywiście mamy następne etapy przed nami. I patrzcie, wygląda na to, że przed nami poziom zimowy. Poziom o nazwie The Letter, czyli list po prostu. Zobaczymy, jaką historię tym razem przedstawi. Znowu widzimy jakiegoś mężczyznę, no i pieska dodatkowo. No i jaka to miła odmiana po ostatnich leśnych levelach, co? Tym razem rzeczywiście mamy zimę, więc fajnie, że twórcy dbają o tę różnorodność. A patrzcie, tutaj jest lód. I można to nawet, widzę, ten lód zarwać. Chciałem na troszkę zamilknąć, żeby posłuchać tej muzyczki, bo jest nowa, jeszcze jej nie mieliśmy. Zresztą chyba praktycznie każdy etap niesie za sobą jakąś nową muzyczkę, więc to jest fajne. To przywiążemy, czy niekoniecznie? Do czegoś się to przyda? Okej. Aha, tutaj nie przejdę, muszę iść na górę. Tylko, że ja tam nie doskoczę. To jest problem. No ale to czekajcie, bo tutaj widzę, że mogę jeszcze tego się chwycić. No ale tak mostu nie zrobimy. To czekajcie, bo może to będziemy w stanie jakoś przerzucić. O właśnie. To też działa jak mała huśtawka. I teraz utrzymamy... Ej, czemu? Kurde. Jeszcze raz wejdę na górę. O, albo teraz i przywiązujemy to w takim razie. I dzięki temu powinniśmy mieć platformę, która pozwoli mi wskoczyć na górę. A nawet nie, nie tyle platformę. Zobaczcie, mogę sobie teraz stworzyć most i wbić się wyżej. No dobra, to jeszcze muszę tutaj tylko przywiązać. I jesteśmy na górze, super. Więc pierwsza mała zagadka rozwiązana. Możemy ruszać dalej. Okej, tutaj tak po prostu sobie przeszliśmy dalej. Nie ma problemu. Naprawdę cudowna... Wow. Cudowna muzyczka, kurczę. Podoba mi się. Orzesz w mordę! Przyspieszyła muzyka i już wiadomo dlaczego. Trzeba uważać. No to pierwszy raz nas ptaki atakują, tak jak właśnie się obawiałem. To oznacza, że będziemy musieli tutaj się ukrywać. Patrzcie, ten ptak nadlatuje. I wtedy jak jesteśmy ukryci, to nic nam się nie dzieje. Teraz szybko tutaj. Okej. Jezu, jeszcze kolejny! I złapał mnie. Jasny gwint. Dobra, słuchajcie, nie ma tutaj co tak szarżować, tylko trzeba naprawdę w miarę się spieszyć, kiedy przechodzimy z jednego punktu do drugiego. Teraz potrzebna będzie szybka akcja. Okej, udało się schować. Lećmy teraz tutaj szybko. Niesamowite, naprawdę są spore emocje, kiedy się tutaj przebiega pomiędzy tymi przeszkodami. Dobra, teraz tutaj trzeba chyba stworzyć most. Czekajcie, za chwilę spróbujemy. Najpierw może tu przywiążmy. I teraz tu na dole. I czekamy. Czekamy, niech jeszcze przelecą, żeby mieć spokój.
Kurde, akurat nie było żadnego. To był idealny moment, żeby właśnie przeskoczyć. Obyśmy teraz tylko zdążyli. Wow. No i dobra. To niebezpieczeństwo udało nam się ominąć. Oho, tutaj to będziemy musieli przeciągnąć gdzieś, bo już widzę możliwość stworzenia tutaj mostu. Oj. Myślałem, że nie wejdę tutaj, bo Jarni mi się ciągle przewracał, ale jest okej jednak. Aha, czyli to przeciągamy, żeby móc się wdrapać na górę. Rozumiem. Tutaj to poprosimy w takim razie. Okej. I teraz tak, tam nie doskoczymy, więc też to trzeba będzie jakoś tutaj dostarczyć. Patrzcie, tu jest wiele różnych możliwości, żeby to zrobić. Aha, w ten sposób to działa. Okej. Czyli najpierw na górę. Spróbujemy przeciągnąć to tutaj. Teraz z kolei widzę, że tutaj możemy zrobić most. Czekajcie, żeby tylko to nie weszło pod to. Kurczę, to będziemy musieli aż tam górą to przeprowadzić w takim razie. Na to wygląda. Okej, i teraz jakbym tutaj doskoczył. Jeszcze wyżej. I też. Tworzymy most z tej strony z kolei. I zabieramy tutaj. No i tak, mogę też wskoczyć jeszcze wyżej, teoretycznie. Zobaczmy, co my tutaj ciekawego mamy. Aha, patrzcie. Tam jakoś możemy zdobyć ten sekrecik, tylko pytanie, jak to zrobić. Ale chyba już wiem. Kolejny most powinien się dać się zrobić, zdaje się. A, tak, dobra. Genialne. No to fajnie, czyli dzięki temu kolejny sekrecik zdobędziemy. No i tam jest też wyjście, ale pytanie, czemu też dołem jest przejście? A nie, jednak nie mogę przechodzić tędy. Tam na górze też jakaś puszka z farbą. Dobra, czyli będę musiał to zrobić jeszcze inaczej teraz. Kiedy już zdobyłem sekret, to patrzcie. Teraz powinienem móc zrzucić to na dół, mam nadzieję. Czy może odwiążę tutaj, żeby nie zabierało mi za dużo włóczki. No i super. Jesteśmy dalej i możemy wejść. Okej. Tu już rozwinięcie. Gdzie my, kurczę, w ogóle trafiliśmy? Tam na górę mogę wejść. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ach, znowu nie wejdę. Patrzcie, te puszki z farbą są. Jakby tak dało radę tamtą ewentualnie przyciągnąć, ale to aż stamtąd nie da rady. Zobaczymy. Na razie idźmy w tę stronę. Ale tak jakby gra mi chciała zasugerować, że przynieś tutaj tą puszkę z farbą, bo ci ją pokazaliśmy właśnie. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie rozbujajmy się tutaj. Dobra. Tam masz na górę? Okej, dam radę, dam radę. Proszę bardzo. Patrzcie, może jednak się uda, bo tutaj mogę w lewą stronę iść coraz bardziej. Tylko czy ja tak doskoczę? Muszę chyba się też rozbujać, wydaje mi się. Wtedy będzie łatwiej. O, właśnie. I patrzcie, rzeczywiście dotrę chyba tam, gdzie widzieliśmy tą puszkę z farbą. Proszę bardzo. Nie bez powodu nam to twórcy pokazali. Czyli teraz będę w stanie ją popchnąć aż tam na dół i zabrać sobie ten sekret najprawdopodobniej. No to super. Bo tak naprawdę nie musiałem oczywiście tam iść w lewą stronę, bo tam było przejście, widzę, zblokowane. Naszym zadaniem jest przejść bardziej w prawo. No ale przy okazji możemy sobie zdobyć kolejną naszą odznakę. Będącą tutaj właśnie formą taką
taką formą sekretów swego rodzaju. No i wbijamy się z powrotem na górę. Na szczęście mieliśmy tam przywiązaną włóczkę, więc nie muszę znowu całej operacji powtarzać. I teraz przejdziemy tędy, mam nadzieję, tak? To mam przeciągnąć też. Albo w tą, albo w drugą stronę, ale tam nic nie było, więc mam nadzieję, że w tą. Dobra. No i mam punkt zaczepienia. Aha, i tutaj wejdę wyżej. Rozumiem. W ten sposób. I jakbym tutaj też podczepił, to powinienem stworzyć most, którym dostanę się na górę. Wow! O w mordę. Nie doskakuje, ale czekajcie, bo może zbyt słabo się ostatecznie wybiłem. Jeszcze spróbujemy znowu. Ale muszę uważać, żeby nie spaść ponownie, bo jednak troszeczkę czasu zajmuje, żeby wdrapać się tutaj. Prawda, mocno się... Aha, bo muszę się jeszcze tam złapać. No to wszystko jasne. Teraz tak, po lewej stronie niczego nie mamy. Idziemy więc dalej tutaj. Okej. Kolejny sekret zdobyty. To już bodajże będzie trzeci. I znowu wychodzimy na zewnątrz. No i tutaj kolejny jakiś mechanizm się szykuje, widzę. No dobra, jak to przywiążę? A, dobra, otworzymy to pewnie. Pociągnijmy tylko. No, Jarni jest dość silny, udało się. I teraz z drugiej strony. Tutaj możemy most utworzyć. I dzięki temu pewnie się złapiemy. Spokojnie, spokojnie, nie chcę tak tego zrobić. Chciałem tutaj się złapać. I teraz za to pociągnąć. Tam coś było, przez chwilę było widać. O, proszę. I zabieramy. To super. I patrzcie, znowu te ptaki tutaj mamy, tak? Przecież kurde, ale jak ja mam to zrobić? A, czekajcie, dobra, już wiem. Muszę się w tym schować pewnie. Nie, nie, nie. O, udało się, super. A to sprytne. Bo właśnie patrzę, że nie ma kurde żadnych przeszkód i jak ja mam się ukryć przed tymi ptakami, a to się okazuje, że wystarczyło się schować w tym i dzięki temu mnie nie widzą, a mogę sobie bez problemu przejść przez to całe pole. No i dobra, droga otwarta. Lecimy dalej. A tutaj też coś mamy, patrzcie. Ale nie mogę tego chwycić. I tam na górze... A, i patrzcie, tam też jest sekret po prawej. Czy ja to mogę zepsuć? No, żeby tylko nie spaść, kurczę, do tego. Do wody. No, to jest problem, patrzcie. Teraz właśnie się utopię. Muszę to zrobić odpowiednio. To znaczy od prawej strony jakoś. Zniszczyć ten lód. Nie! Kurczę, znowu się nie uda. Ach. Stopniowo, stopniowo. Żeby się udało przeskoczyć jeszcze na tą lewą stronę. Wtedy mam nadzieję, że będę w stanie się chwycić jakoś tego. No teraz tutaj. Mam nadzieję, że po prawej nie potrzebuję już tego niszczyć. I patrzcie. Tylko, że co? No teraz mogę oczywiście się tego złapać, ale co to mi właściwie da? Żebym mógł jakoś tutaj się wybić, wyskoczyć do góry. No kurczę, no to mam zagwozdkę i tak nie wiem do końca. Aha, to tutaj tworzy się most automatycznie, okej. Nie muszę do drugiego końca przywiązywać nawet. No i teraz bez problemu przeskoczymy tutaj i mamy kolejny sekret. Lećmy dalej.
Dobra, to widzę, że mogę... A nie, nie mogę tego przeciągać. Ale za to tutaj mamy ten element i patrzcie. I tak ja muszę wejść na górę. Czyli to jak podprowadzę, to będę w stanie tam doskoczyć, tak? Dokładnie. Aha. Dobra, czyli rozumiem, że tak czy siak będę musiał to przeprowadzić pewnie. Mamy akurat tutaj możliwość zrobienia mostu. Na pewno nie przypadkowo. Zabieramy. I teraz tutaj na ten wóz. Mam nadzieję, że to muszę zrobić, że nie robię tego niepotrzebnie. Bo możliwe, że mieliśmy to tylko po to, żeby właśnie doskoczyć tutaj do tego wozu. Ale zobaczymy. Ja zawsze wolę od razu sobie przeprowadzić takie elementy, które mogą stanowić dodatkową platformę, żeby później już nie musieć się wracać. I proszę, rzeczywiście, tutaj mogliśmy dzięki temu wskoczyć. No jasny gwint. Już myślałem, że mnie przygniotło, ale na szczęście nie. I patrzcie, tu jest ten mężczyzna właśnie z psem, tak jak widzieliśmy. I on czyta list jakiś chyba. Tak jak nazwa wskazuje. Wow, a tutaj patrzcie. No proszę, uwolniliśmy ptaszka. Ten mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. No, już myślałem, że padłem. No proszę, zabiera nas gdzieś? Do kolejnego poziomu? Czyżby? O, jaki miły. Doprowadził nas po prostu do kolejnej odznaki. Nie tyle do kolejnego etapu, co do kolejnej odznaki. Ten ptaszek był o dziwo przyjazny nam. No, troszeczkę się wyróżniał od tych pozostałych. Miał tutaj troszkę... Nie był cały czarny, ale też miał takie białe elementy. No i dobra, kolejna odznaka oznacza, że będziemy mogli sobie odczytać nową wiadomość w albumie, więc oczywiście to sprawdzimy i zobaczymy też zdjęcia, jakie się z tą historią tutaj wiążą. Ja się właśnie tylko zastanawiam, czy ten mężczyzna to był mąż naszej bohaterki, tej starszej pani, czy też może syn, który już dorósł. Okej, co my tu mamy? List, oczywiście nazwa poziomu i co my tu mamy napisane? Nieważne, jak daleko od siebie dryfujemy, jesteśmy wciąż nie dalej od siebie niż o jedno słowo. Dlaczego jest to więc tak trudne, kiedy wymaga to tak mało wysiłku? Także pięknie powiedziane. I patrzcie, tutaj też widzimy z kolei dwie osoby. Jest ten mężczyzna i obok chyba jakaś właśnie kobieta. Więc może to być nasze małżeństwo, a może to też być ewentualnie syn, który już dorósł. Chociaż ja bym bardziej obstawiał, że to chodzi o tego męża. Widzimy część jego twarzy nawet. Jakby tak porównać z poprzednimi zdjęciami, to byśmy wiedzieli. Tutaj jest kobieta, no to jest pewnie ta właśnie nasza bohaterka. Ta starsza pani, która tutaj była trochę młodsza jeszcze. No i mamy list właśnie, bardzo ładny. I właśnie ten mężczyzna czytający list i tam mamy też jakieś zdjątka. Kurczę, kolejna część historii w takim razie za nami, a więc w tym momencie sobie odcinek zakończymy. Zapraszam was na kolejne. Niewątpliwie powolutku zbliżamy się do końca gry, bo tutaj widzicie, że no tak to wygląda, jakby jeszcze dwie odznaki. Jakby jeszcze dwóch odznak mi brakowało. Zobaczymy, jak będzie. Tam akurat właśnie dwa zdjęcia jeszcze widziałem. No chyba, że możliwe, że są jeszcze jakieś kolejne, po prostu jeszcze ich nie zauważyłem. Sprawdzimy na pewno. Pokażę wam przejście całej gry, ale na dzisiaj to by było wszystko. I usłyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku z Unravel. Cześć!